Cześć, mam na imię Karol, jestem nauczycielem fotografii i fotografem. Aktualnie nadaję do Was z balkonu, ponieważ tak jak Wy, mam nadzieję, siedzę w domu, by nie roznosić ewentualnie wirusa naszej współczesnej pandemii. Te filmy nagrywam po to, żeby przybliżyć nam, jak to wyglądało kilkaset lat temu. W pierwszym odcinku, który bardzo przyjemnie skomentowaliście i polubiliście, co mnie bardzo cieszy. Nigdy czegoś takiego nie robiłem, ale może warto zacząć. Zachęcam do, jak to się nazywa, newsletter. Pierwszy link pod filmem zawsze. Możecie sobie pobrać spis lektur. Tam jest kilkadziesiąt lektur, z których ja uczę najczęściej fotografii, książek o fotografii. Bardzo serdecznie polecam. A jakoś przeżyłem tą reklamę, spoko. I teraz wracamy. W tym pierwszym odcinku opowiedziałem Wam o tym, zacytowałem stare dokumenty, które opowiadały, jak ludzie rozpoznawali dżumę w naturze. Dzisiaj chcę opowiedzieć o tym, zacytować, jak ludzie ją zaczynali przeżywać, gdy czuli, że nadchodzi, co się działo w ich duszy. Bo człowiek jest takim mikroświatem, który odzwierciedla ten świat makro. Więc w momencie, kiedy w naturze zaczynały się objawy dżumy, jednocześnie ludzie w sobie zaczynali je odnajdywać. I były one między innymi takie. Głównymi sformułowaniami, które opisują ten stan, to jest taki cytat, tutaj jest: dziwne stany duszy i smutek. Czyli te dziwne stany duszy i smutek, one się przywijają w literaturze dotyczącej zarazy. A drugim się fest głowy zawracają, a dla boleści rozumu utracają. Tak umierają. Nieszczęście było tak wielkie, że ludzie, nie wiedząc, co się z nimi stało, przestali szanować jakiekolwiek prawa, ludzkie i boskie. Bardzo fajnie opisuje Defoe, fajnie to takie trochę złe sformułowanie, albo barwnie opisuje Defoe tą zmianę świadomości i wejście takich halucynogennych wizji, które były bardzo częste przed nadchodzącą zarazą. Otwieram cytat. Latał nago, mając na sobie jedynie krótkie spodenki, wykrzykując dniem i nocą. Tak owo nieszczęsne stworzenie krzyczało: o wielki i straszny Boże, i nie mówiło nic więcej, tylko powtarzało nieustannie i z wielką szybkością te słowa, gestem i zachowaniem wyrażając śmiertelną trwogę. Zresztą powiem Wam, że być może jeszcze wrócimy do tych cytatów. Cytaty osób, które popadały w obłęd, w histerię, w panikę, miały wizje halucynogenne, są bardzo bogate w tej literaturze i tak jak w moim przypadku, w przypadku fotografa, który szuka inspiracji do obrazu, bardzo one mnie pobudzały. W pejzażu epidemii z Londynu z 1665 roku, jednej z bardziej takich znanych, najlepiej opisanych, zwracają uwagę nasilone stany wizyjne i prorocze, którym ulegają nie tylko wybrani, ale cała ludzkość. Stany, w których, cytat, rozum śpi, a wyobraźnia schodzi na manowce. Motyw ten pojawia się w kreowanym przez Defoe świecie wielokrotnie. Zamieszkają go ludzie gnani rozpaczą, nie wiedząc, dokąd idą, ani dokąd chcą iść. Co całkiem zmysły postradali. Stracili pamięć, żyją jak ogłupiali. To, w jaki sposób kobiety tłumaczyły sny, doprowadzało wielu do pomieszania zmysłów. Niektórzy słyszeli głosy ostrzegające, by się oddalili, gdyż w Londynie zapanuje taka zaraza, że żywi nie nadążą chować zmarłych. Inni znowu widzieli jakieś zjawy unoszące się w powietrzu. Wyobraźnia ludzka zeszła na manowce i uległa opętaniu. Taki historyk, którego próbowałem znaleźć, niemiecki, ale nie rozszyfrowałem jego imienia. Tutaj jest napisane J. Nochl. Nie mogłem, ale za co znalazłem, spadłem na świetne grafiki pod jego nazwiskiem. Teraz je wklejam, zobaczcie, naprawdę interesujące. Opierając się na starych kronikach czasu plagi, opisuje półnagich tancerzy obu płci, którzy jakby w opętaniu oddawali się
w kościołach i domach swoim bezwstydnym tańcom, śpiewając i wywołując imiona nieznanych demonów. Demony dręczyły ich potem tak strasznymi bólami, że błagali, by ich związać, w przeciwnym bowiem razie umrą. Nie ulega wątpliwości, pisze Schneiderman, że przytoczone tutaj zachowania mają swoje analogie w klasycznych opisach wędrówek w zaświaty i że doskonale mieszczą się w wizji tej krainy. Nasuwa się jednak jeszcze jedna refleksja. Obecność wątków opętania, zapamiętania, a przede wszystkim ogłupienia. Ponieważ po każdej niemal epidemii przetrwała opowieść o komicznym głupcu, pechowcu, który ostatecznie okazuje się jednak szczęściarzem. Najsłynniejszym z nich był z pewnością wiedeński dudziarz i piosenkarz uliczny Augustyn. Podania mówią, że w czasie plagi w 1679 roku kompletnie pijany wpadł do dołu, do którego wrzucano zmarłych na zarazę. Rano po wytrzeźwieniu wychynął ku przerażeniu grabarzy spod stosu świeżych zwłok i jak zwykle w doskonałym humorze zaśpiewał swą sławną, skomponowaną ponoć na melodię pierwszego w świecie walczyka piosenkę. W dotkniętym zarazą Londynie bardzo popularny był wesoły grajek, który miał zwyczaj wsiadać do karawanów wiozących zmarłych, a następnie wychylać się przez okno i pytać zdumionych przychodniów, czy jest żywy, czy martwy. Mówiłem o tym już w poprzednim odcinku. Każda ta postać, którą przytacza pani Schneiderman z książek Defoe czy antropologów, etnologów XIX-wiecznych, jest bardzo obrazowa, jest bardzo wizualna. Można by stworzyć piękny cykl portretów takich postaci, czy scenek rodzajowych. Tak jak mówiłem, nie doszło do tego w mojej pracy artystycznej, ale w wyniku tych badań doszło do czegoś innego. Tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnym odcinku.